Nie było to dobre spotkanie w naszym wykonaniu, szczególnie w aspektach ofensywnych. I musimy je przeanalizować. Nie stworzyliśmy sobie zbyt wielu sytuacji, choć mieliśmy. Zbyt często gubiliśmy piłkę. Ale na szczęście po raz kolejny ten blok defensywny z bramkarzem. Defensywni pomocy spisali się dobrze. Także po stronie start jest 0, a wyjście młodego zawodnika i jedno kluczowe podanie, które wykonał, sprawiło, że stworzyliśmy sobie sytuację, a Rafał Murawski zachował zimną krew i pokazał swoją klasę, strzelając bramkę. Cenne punkty na wyjeździe, bo nie przypadkowo Widzew ma tyle punktów, ile ma. Jest to dobry zespół i na pewno będzie jeszcze głośny. Dziękuję. Na pewno z przebiegu spotkania, szczególnie po pierwszej połowie, tak liczyliśmy, że tego meczu nie możemy przegrać, bo sytuacji nie było dużo z jednej i z drugiej strony i taki był typowy mecz remisowy. Nie wiem, ta sytuacja, która była kluczowa dla spotkania, wiem, że można było tutaj spokojnie inaczej to ocenić. Trudno. Dla nas niekorzystna sytuacja. Zespół starał się do końca zdobyć wyrównującą bramkę. Mieliśmy sytuację i możemy mieć do siebie pretensje, że nie potrafiliśmy, myślę, że klarownej sytuacji zamienić na bramkę. Mam takie pytanie o Mehdiego Bendifollaha. Czy dzisiaj spisywał się tak, jak pan oczekiwał? Czy ten napastnik faktycznie spełniał zadania, które pan dzisiaj powierzył? Na pewno nasz młody napastnik, który grał na początku, w pierwszej części meczu, też nie chce poradzić fizycznie z silnym Arboledą. Tu próbowaliśmy to zmienić, bo wiedziałem, że tu będą szanse i takie były, bo też i poprzeczka, i ta sytuacja w polu karnym, nie wiem, jak to też tu można oceniać, ale myślę, że będę groźniejszym napastnikiem. Oczywiście, no, też nie do końca tak, jakbyśmy chcieli, ale na pewno absorbował mocno i gdzieś też do tej sytuacji doszedł. Bardzo proszę, kolejne pytanie, Bogusław Kukuć. A co zadecydowało o tym, że nie wszedł po raz pierwszy od dłuższego czasu Stępiński w takiej sytuacji? Dlatego, że szukaliśmy jeszcze zmiany, wszedł Adam Banasiak, szukaliśmy dobrego dośrodkowania w pole karne. Chcieliśmy tutaj, liczyłem, że jeszcze w końcówce, zresztą Adam tam miał taką sytuację fajną z lewej strony. No, liczyliśmy na to, że dogra dobrze piłę ze skrzydła i tu, czy przy stałym fragmencie pod koniec meczu, można było liczyć na jego dobre dogranie. Bardzo proszę, kolejne pytania. Bartłomiej Dierdzikowski. Przed meczem robiliśmy taki wywiad z Sebastianem Dudkiem, który powiedział, że trochę chce mu się śmiać z krytyki rzutów wolnych Widzewa. I dzisiaj znów Widzew miał, uważam, super sytuację, bo taką jest rzut wolny sprzed pola karnego. No i tym razem już trzeci piłkarz do rzutu też nie umie strzelać, bo walnął Broś w ogóle bez przygotowania tak naprawdę tego strzału prawą nogą, a chyba powinno się lewą strzelać, i strzelił w mur. No to śmiać się czy nie śmiać się? Po wykonaniu można się śmiać, ale przed wykonaniem akurat ten zawodnik był, i nie tylko ten Irbicki, i tutaj Kaczmarek, i Broś, to są wykonawcy, który próbujemy tutaj przygotować do tych stałych fragmentów. Decyzja była taka na boisku. Na pewno można było to lepiej zrobić. Wyszło jak wyszło. Bardzo proszę.